Cześć wszystkim. Bardzo fajnie, że udało się jeszcze zmieścić, bardzo się cieszę, że udało mi się zmieścić jeszcze w tym roku na agendzie SecOps Polska. Mam nadzieję, że ta prezentacja, tak naprawdę dość luźna prezentacja, pomoże Wam trochę uśmiechnąć się, pośmiać i podejść do tego bezpieczeństwa w luźniejszy sposób. Tak jak już zostało wspomniane, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, tak. Do bezpieczeństwa mamy różne podejścia. Tak naprawdę, no, z perspektywy bezpiecznika, my jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na tym, żeby to bezpieczeństwo zapewniać, ale no, jak pewnie wszyscy doświadczyliśmy na różnych etapach, to bezpieczeństwo nie zawsze jest priorytetem, często jest traktowane jako coś, co przeszkadza w wdrożeniach, w tworzeniu nowych funkcjonalności. Więc w tym wypadku jest po prostu takim, powiedzieć wrzodem na tyłku, to eufemizm, ale można by było użyć tego hasła. Więc no właśnie. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie nie technicznie, mam nadzieję, z humorem, który wam podpasuje, o tym, jak skopać różnego rodzaju projekty do poziomu. Który wydaje się trudny do osiągnięcia. Przy czym muszę Wam tutaj mały spoiler zdradzić, to nie było zamierzone działanie. Tak naprawdę, te rzeczy, które dzisiaj opiszę, to były efekty wielodniowych, tygodniowych, miesięcznych, a może nawet wieloletnich zaniedbań. Ok, ale hasło przewodnie i podstawowa rzecz, róbcie backupy. Wydaje mi się, że warto o tym przypominać. Ja robię backupy, jestem w stanie nawet odzyskać dane ze swoich backupów, to się bardzo przydaje. Ta preska w trochę innej formie była już prezentowana przeze mnie niedawno na Omehaku. Przyjechałem sobie w piątek, dzień przed konferencją, z założeniem pooglądam sobie wieczorem film i idę spać, odpocznę. No niestety komputer się popsuł. Służbowy komputer, na którym chciałem odpowiedzieć preskę, niestety też nie współpracował z, ze sprzętem na konferencji i tak naprawdę uratował mnie komputer pożyczony od znajomego z publiczności, więc te backupy się naprawdę przydają. Więc warto, warto o tym pamiętać i te backupy robić, bo jak to się mówi, mamy trzy rodzaje osób: osoby, które robią backupy, będą robić backupy. I są osoby, które myślą, że robią backupy, a później próbują coś z nich odzyskać. I nie do końca to wychodzi. Ale okej, okay, przejdźmy do tematu. Screwed security by design, czyli egzotyczne podejście do zapewniania bezpieczeństwa. No i tak jak widzicie, drobnym druczkiem, design is my passion, więc mniej więcej w tym stylu będzie cała preska. Comic Sans for the Life. Nie? <coughs> OK, krótka agenda. Zaczniemy od intro, kim jestem, skąd się wziąłem i co ja w sumie o tym bezpieczeństwie mogę powiedzieć. Będą przykłady fuck i projektów, które są dość mocno skopane. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak żyć i ogarniać te poletka, które są dość niewdzięczne. A na koniec zostawimy sobie odrobinę czasu na sesję Q&A, aby omówić tak naprawdę pytania które mogłyby się pojawić z waszej strony. Mam nadzieję, że też jakieś pytania się pojawią, więc chętnie na nie odpowiem. Krótkie intro. Kim jestem? Jestem bezpiecznikiem w Netguru. W Netguru zajmuję się rozpoznawaniem potrzeb naszych potencjalnych klientów w dziale discovery, ale też testowaniem i jednocześnie wdrażaniem bezpieczeństwa w projektach, które Realizujemy w firmie. Jako konsultant do spraw bezpieczeństwa, tak naprawdę mam się skupiać przede wszystkim na tym, żeby zidentyfikować różnego rodzaju wyzwania związane z bezpieczeństwem, które pojawić się mogą w momencie, gdy chcemy zrealizować jakiś projekt dla klienta. I z tego względu mam okazję spotykać się z bardzo wieloma projektami, potencjalnymi projektami również w których trzeba tłumaczyć klientom albo pomagać im zidentyfikować wyzwania, które mogą się pojawić i przeszkodzić im tak naprawdę w realizowaniu ich planów biznesowych, no bo koniec końców idea jest taka, że branża IT, zwłaszcza jeśli mówimy o software house'ach, to są firmy, które pomagają rozwiązać klientom różnego rodzaju problemy, więc my staramy się pomagać rozwiązać problemy i uniknąć potencjalnych dodatkowych, które mogą się pojawić. Poza tym pracuję na uniwersytecie w Białymstoku jako adiunkt, nie prowadzę tam zajęć stricte technicznie związanych z cyberbezpieczeństwem, ale zajmuję się szerzej rozumianym bezpieczeństwem i właśnie w ramach tego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego staram się przybliżać troszeczkę szerszy kontekst tego jak na to wszystko wpływa cyberbezpieczeństwo. Więc można powiedzieć, że siedzę trochę na dwóch stołkach jednocześnie. Ok, ale teraz o samej prezentacji. Dlaczego ta, taki temat? Dla kogo on jest? No i co mam nadzieję wyniesiecie po tym meetupie? Podstawowe pytanie: dlaczego? O no, wielu różnych fakultacjach zapewne czytaliśmy, słyszeliśmy, spotkaliśmy się z różnego rodzaju informacjami na ich temat. I wydaje mi się, że fajnie jest dalej drążyć, poszukiwać informacji na ten temat, bo jeśli mamy się uczyć na błędach, to najlepiej uczyć się na błędach innych, nie uczyć się na swoich błędach, tak? Więc wszelkiego rodzaju, powiedzmy, analizy, co spowodowało dany wyciek danych albo crash i po prostu brak możliwości odbudowania jakiegoś systemu, przydają się nam w zaplanowaniu działań, które albo nie dopuszczą do tego, albo pozwolą nam na bardzo szybkie odbudowanie się właśnie po jakiejś wtopie. Dla kogo jest to preska? Preska tak naprawdę no, jest dla ludzi, którzy gdzieś z tym bezpieczeństwem się zainteresowali. Oczywiście przyszli na meetup, czy też oglądają ją później na YouTubie. Nie będzie to preska techniczna tak naprawdę, chociaż jakieś tam smaczki się pojawią. Z mojego doświadczenia wynika, że oczywiście techniczne rzeczy, techniczne prezentacje jak najbardziej są potrzebne, ale przy technicznych rzeczach, technicznymi rzeczami zajmują się osoby, które już świadomość bezpieczeństwa mają zbudowaną. A tutaj postaram się też pokazać, co można zrobić, na przykład w obszarze procesów, aby to bezpieczeństwo poprawić lub jakich argumentów użyć, aby a, Naszym partnerom biznesowym, klientom, czy być może osobom w zespole powiedzieć, dlaczego to bezpieczeństwo jest ważne. No i ostatnie, ostatnie pytanie, co wyniesiecie. Znaczy, zakładam, że oglądacie, jesteście uczestnikami tego meetupu z domu, więc no, co wyniesiecie z domu, to wyniesiecie. Jakbyście byli na konferencji, moglibyście wynieść jakieś krzesło, projektor, ale w praktyce mam nadzieję, że wyniesiecie garść wskazówek, co zrobić, aby projekt przy którym pracujecie, nie był totalną wtopą pod kątem bezpieczeństwa, albo jeśli już do takiego projektu traficie, co można by było zrobić, aby wyciągnąć ten projekt na prostą? No bo tak naprawdę w wielu sytuacji da się uniknąć i duże wtopy to jest efekt nawarstwienia się bardzo, bardzo wielu problemów na przestrzeni dłuższego czasu, więc da się im zapobiegać. OK. Urocza praca bezpiecznika. Czyli mamy sobie piękny, wspaniały projekt, jednorożec, może być biały, może być tęczowy, gwieździsty, wspaniały, ale z tego jednorożca z reguły coś się wydobywa. I to jest tak nie od frontu, który pokazujemy klientom, ale już od podszewki wiemy, że coś tam nie gra. No i nasza praca jako bezpieczników polega z jednej strony na tym, żebyśmy to wszystko posprzątali, żeby nie było bałaganu, ale z drugiej strony, tak naprawdę polega też na tym, żebyśmy na ile jesteśmy w stanie po prostu korygowali pewne rzeczy, pewne procesy, aby najzwyczajniej w świecie rzeczywiście ten piękny, wspaniały jednorożec tęczę zachowywał bardziej w sobie niż tą tęczą obdarzał całe otoczenie dookoła. Dzisiaj nie będzie o tych bardziej znanych fakapak. Czyli CD projekcie, nie będzie o sólorównicach. Tak naprawdę, no, właśnie, można by było się zastanowić, co tam się zadziało, poszukać tych informacji, ale to już zostało omówione, to już zostało opisane. Zapewne pojawią się jakieś raporty, analizy głębsze, więc w tym wypadku możemy sobie ten temat odsunąć troszkę dalej, odpuścić, mimo że są to dość wdzięczne tematy, ale dzisiaj nie będzie o tym. Dzisiaj będzie o dwóch projektach. Przy których miałem okazję pracować lub widzieć efekty pracy z bezpieczników przy tych projektach, widzieć problemy, z jakimi trzeba było się zmierzyć i różnego rodzaju działania, które udało się podjąć, aby tym problemom zapobiegać. I będzie również o jednym dość istotnym problemie, o którym chyba wszyscy słyszeliśmy i. Możemy na żywo, na bieżąco obserwować, jak on się dalej rozwija, ale tu poczekajmy chwilę, do tego jeszcze dojdziemy. Ok. Więc tak, pierwszy projekt. Z racji tego, że już mnie NDA nie obejmują, teoretycznie mógłbym podawać nazwy, ale to byłoby bardzo niefajne, tak? W sensie moim zdaniem. Jeśli mówimy o współpracy z różnego rodzaju klientami, to też dbamy o prywatność i poufność tych danych. No, profesjonalizm wymaga tego, aby w pewnym zakresie przynajmniej zachować to dla siebie, co znajdziemy, albo dbać o to, aby to było responsible disclosure, jak to się ładnie określa. Niemniej jednak, to jest projekt, to jest aplikacja, która była bardzo, bardzo ciekawa, bardzo wdzięcznym obiektem pracy, bo. W wielkim skrócie, była to głównie aplikacja mobilna na Androida i na iOS-a. W założeniu wymyślona została po to, aby odnaleźć siebie lub innych w czasie i przestrzeni, i być może no, powiedzmy, że na tym się zatrzymam, żeby nie podawać zbyt wielu wskazówek, ponieważ no, część podatności, które zostały tam znalezione i część wyzwań związanych z bezpieczeństwem już została. A poprawiona, natomiast nie mam gwarancji, że wszystko jest już na tip top, więc tutaj w tym wypadku no, warto by było, aby uniknąć pewnych a, animozji czy czegokolwiek albo grzebania w tym. A, w każdym razie była to dość ciekawa aplikacja, przy której miałem okazję troszeczkę popracować. Założenie było takie, że razem z zespołem. Z którym współpracowałem, mieliśmy po prostu przeprowadzić adyt tej aplikacji, zidentyfikować wyzwania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa i dalszego rozwoju. Była to aplikacja, która była budowana w software house jako produkt, więc niestety odbiło się to dość dużą czkawką na jakości procesów. Związanych z wytwarzaniem tej aplikacji. Chodzi po prostu o to, że była bardzo duża rotacja osób, dokumentacja nie istniała, a przy bardzo dużej rotacji osób i dobieraniu tak naprawdę do e, realizowania tego projektu osób z ławeczki, e, można było powiedzieć, że e, tak jakby tak zwany ownership, czyli poczucie też odpowiedzialności za tą aplikację, było zminimalizowane. Na, czyli zespół osób, które pracowały nad tą aplikacją, szczególnie tych osób, które były dobierane do na przykład do tego, aby zakodzić i zaimplementować jakieś feature, najzwyczajniej w świecie nie za bardzo brał do siebie poczucie odpowiedzialności za to, co tworzą, ze względu chociażby na to, że no, oni przy tej aplikacji pracowali do bardzo szybko odchodzili na kolejne projekty, więc tutaj pojawiło się pierwsze wyzwanie. Po audycie tej aplikacji, który też był, był dość ciekawy, znaleźliśmy w niej kilka, kilka sporych podatności, które wydawały się na początku takie trochę trudne do zrozumienia, w sensie sam fakt, że, wy, że występowały. No przede wszystkim dlatego, że mówimy o XXI wieku i pewnych rzeczy już się po prostu nie robi. A przynajmniej takie było nasze założenie. Okazało się, że niestety wręcz przeciwnie, pewne problemy istnieją, niezależnie od tego, z jakich frameworków korzystamy i jak bardzo deklarujemy, że kładziemy nacisk na bezpieczeństwo. A co znaleźliśmy razem z zespołem w tej aplikacji? Przede wszystkim, cóż, zestaw bardzo fajnych featureów, szczególnie z perspektywy osób analizujących bezpieczeństwo, a mianowicie na. W każdym urządzeniu końcowym, czyli na każdym smartfonie, który korzystał z tej aplikacji, każdym znajdowała się produkcyjna baza danych niezaszyfrowana. Ja wiem, jak to brzmi. Brzmi to e, co najmniej egzotycznie, prawda? No właśnie. E, zastanawialiśmy się, czym to było podyktowane. Te bazy danych w ogóle były niezaszyfrowane. E, dostęp do nich był banalnie prosty. Można było sobie skorzystać ze smartfona, na przykład zrutowanego, i najzwyczajniej w świecie, chociaż nie, w sumie też nierutowane smartfony dawały dostęp do tych baz danych, które były na nich, za, na nich zapisane. Można było po prostu wyciągnąć sobie całą bazę, przeglądać, modyfikować ją. Znajdowało się na każdym urządzeniu końcowym, a w tych bazach danych znajdowały się oczywiście dane osobowe i masa różnych innych e, informacji, które no, przede wszystkim e, powinny być chronione. W związku na przykład z GDPR, tak? Ale w tym wypadku a, GDPR było umowne. E, z rzeczy kolejne, które były dość ciekawe. No, poza aplikacją mobilną musiał istnieć jakiś backend. No i ten backend istniał. Owszem, ale to było troszeczkę takie limbo. To była to, był, to była strefa niczyja. Nikt nie wiedział, absolutnie nikt nie wiedział, co się dzieje na backendzie. Dlaczego? No właśnie. W sytuacji, kiedy kod budowany był przez bardzo dużą liczbę deweloperów i nieprowadzona była dokumentacja, tak naprawdę wyglądało to w ten sposób, że były sobie ustawione, odpalone jakieś serwery, które coś tam mieliły. Przetwarzały dane, dawały, wysyłały, odpowiadały na żądania i w jakiś sposób sobie tam funkcjonowały. Tylko raz na jakiś czas pojawiały się problemy, na przykład w ciągu 24 godzin kończyło się miejsce do, na dyskach do składowania logów. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu 24 godzin pojawiało się nie, niejednokrotnie 40 gigabajtów logów z kraszami, z błędami aplikacji, i tak naprawdę nie do końca było wiadomo, co się dzieje. Remedium było na to. Jedno bardzo proste. Usuwamy logi, a jeśli coś działa za wolno, albo odpowiedzi są zbyt długie, podbijamy moc obliczeniową e, maszynki wirtualnej w cloudzie wykupionej, na której to wszystko funkcjonuje. Czy jest to dobre podejście? Cóż, e, nie do końca. Testy bezpieczeństwa też były zrealizowane w sposób dość ciekawy, dlatego że po ich zrealizowaniu, przygotowaniu raportu, przedstawiliśmy go zespołowi, no i okazało się, e, że m, cóż, jakby to powiedzieć, e, w odpowiedzi na znalezione podatności dowiedzieliśmy się, że jesteśmy jak ten Pan Maruda z memów, który psuje dobro zabawy i niszczy uśmiechy dzieci. Tylko my się dowiedzieliśmy, że po prostu zabijamy kreatywność deweloperów tym, że szukamy błędów. A wniosek był taki, że podatności będą naprawione dopiero po tym, jak po wdrożeniu klient by zauważył i narzekał na to, że jakaś podatność się tam znajduje. I wtedy te podatności miały być fiksowane. Problem był taki, że nie do końca byłoby wiadomo, co poprawić, no właśnie przez tą dużą rotację. A same wdrożenia testowe, co też było rzeczą dość ciekawą, realizowane były w oparciu o prywatne, gmailowe konta osób, które były dłużej w projekcie. Co to oznaczało? To oznaczało tyle, że jeśli testowo wdrażano to rozwiązanie u klienta, pokazywano funkcjonalności, jak to wszystko działa. Osoby, które były związane z projektem, jechały fizycznie do klienta i zostawiały tam urządzenie, na którym w żaden sposób nie zablokowany logowały się do swojego prywatnego konta Google, spinały te konto z aplikacją i tak niezabezpieczone, z wprowadzonymi danymi uwierzytelniającymi urządzenia zostawiały u klientów. Co to oznaczało? No, dość duże zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności ich danych. Były dość duże opory przed, powiedzmy, zmianą tej praktyki, jednak znaleźliśmy na to sposób. Dla osoby, jednej z osób, w sumie, która tak wykorzystała swoje prywatne konto, właśnie. Po prostu porzuciliśmy pendrive z kopią e, danych z jej G drive'a, łącznie ze zdjęciami z Erasmusa, e, z informacją, że no, fajne fotki z Erasmusa, ale każdy ma do nich dostęp. Może coś z tym zrobisz i po prostu to urządzenie rozepniesz ze swoim kątem. Więc podsumowując, było dość ciekawie. W praktyce jednak e, ta aplikacja funkcjonuje dalej z niezłym powodzeniem, e, radzi sobie całkiem nieźle rynkowo, też trzeba przyznać. I to wszystko, co gdzieś się działo pod spodem, to wszystko, co udało nam się znaleźć, poprawiane było wraz z upływem czasu, gdy klienci o to prosili. W praktyce natomiast cóż, można się zastanowić, czy jest to, czy jest to standardowe podejście. Nie. Podejście do bezpieczeństwa tam po prostu nie istniało. Bezpieczeństwo było traktowane jako piąte koło wozu, które przeszkadza, a nie pozwala na przykład budować przewagę biznesową. A drugi projekt. Projekt, który był udziałem mojego znajomego z zespołu. Napisał 200 stron raportu opisującego różnego rodzaju naprawdę bardzo poważne podatności. Projekt, żeby to przybliżyć kontekst, ale też nie podawać nazwy. To była aplikacja skierowana do studentów w kraju na wschodzie w kraju płynącym kary i deweloperami domyślacie się zapewne, o jaki kraj chodzi. Klient zamówił raport. Nie tyle zamówił testy bezpieczeństwa, co po prostu zamówił raport z testów bezpieczeństwa co zapaliło nam czerwoną lampkę. Było to dość duże wyzwanie. Przede wszystkim, dlatego, że cały projekt zrealizowany był w technologii i praktycznie zgodnie z filozofią legacy as a lifestyle. Czyli wiecie, mamy infrastructure as a code, service, security as a service, software as a service, a tutaj mieliśmy najzwyczajniej w świecie zwykłe legacy as a lifestyle. Ilość podatności. Znalezionych w tej aplikacji była po prostu zatrważająca. Można by było o tym zrobić całą pracę doktorską, nie ma sensu, ale infrastruktura była stara, nieaktualizowana i najzwyczajniej w świecie, jeśli ktoś chciałby ją przejąć, to by ją po prostu przejął. Ale co było w samej aplikacji webowej, to jest już zupełnie inna historia. Tutaj skupia się tylko na tym, co można było zrobić za pomocą SQL Injection. A mianowicie można było zmienić hasło wszystkich użytkowników, absolutnie wszystkich użytkowników w aplikacji. Oczywiście zalogować się jak Admin i popsuć produkcji. Jedna rzecz, która się nie zadziała, i której nie było kompletnie przy realizowaniu tego projektu, to frajda z jego realizacji. Dlaczego? Dlatego, że jedyne testy, jakie można było przeprowadzić, to były testy na środowisku produkcyjnym. Nie było żadnego stagingu, test, środowiska testowego, deweloperskiego. Wszystko leciało na prozie. Klient potrzebował raportu. I teraz wyobraźcie sobie aplikację, która była tak skrajnie podatna, że wysłanie odpowiednio sformatowanego zapytania SQL, a w sumie Zapytanie SQLowe, SQL injection wysłane bez doprecyzowania wszystkich parametrów powodowałoby, że zmieniamy hasło nie u tego użytkownika, którego chcemy, na przykład swój użytkownik testowy stworzony właśnie pod testy aplikacji, ale najzwyczajniej w świecie w całej bazie u wszystkich użytkowników moglibyśmy zmienić hasło na hasło typu, nie wiem, dupa 1, 2, 3. Jest to spory problem. Mieliśmy bardzo y, duży problem z tą aplikacją i podejściem do tego wszystkiego ze względu na to właśnie, że nie do końca rozumieliśmy intencje klienta, jakie przemawiały za zamówieniem y, tak naprawdę raportu. A kolejna kwestia, no właśnie testy tak skrajnie podatnych aplikacji, które funkcjonują od lat, mają się całkiem nieźle, nie są przyjemne. Podsumowując, takie podejście do bezpieczeństwa rodzi też sporo problemów dla ludzi zajmujących się tym bezpieczeństwem. No i e, trzeci projekt, który jest idealnym wręcz z obrazowaniem tego, czym jest Script Curity by design, czyli traktowaniem bezpieczeństwa e, jako czegoś, co nam przeszkadza, a nie pomaga. Jest platforma, z której prawdopodobnie. 70% z nas korzysta, a mianowicie platforma, za którą odpowiada teraz ten pan, czyli Twitter. No właśnie. A to jest pytanie do Was. Prawdopodobnie słyszeliście o raporcie Majera, w którym opisał podatności, wyzwania i wszystkie rzeczy, które znajdują się gdzieś. Na Twitterze, które starał się przekazać do zarządu i sygnalizował o tym, że one istnieją i wymagają poprawy, prawda? Był sobie ten raport, omawiany był na różnego rodzaju serwisach branżowych, również w Polsce, na, na, na zaufanej, na niebezpieczniku, sekurak. Dużo osób o tym pisało. A teraz pytanie do Was: czy zapoznaliście się z tym raportem? Bo naprawdę warto. Dlaczego? Dlatego, że ten raport pokazuje skalę zaniedbań i to naprawdę skalę tak wielką, że mm, trochę trudną do wyobrażenia sobie. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim pojawia się problem z nierozumieniem bezpieczeństwa. Osoba, która Przygotowała raport i wyciekła. Raport została wcześniej zatrudniona przez Twittera po to, aby, no, właśnie, zdiagnozować stan bezpieczeństwa, zaproponować poprawę tego wszystkiego, co zostaje znalezione i naprawę, sposób naprawy, ale została zdiagnozowana, została to tak naprawdę po zdiagnozowaniu totalnie zignorowana. Z czym mamy problem? No, właśnie, mamy problem z. Bardzo, bardzo przedmiotowym traktowaniem usług związanych z bezpieczeństwem, które mają tak naprawdę w tym wypadku bardzo często zaspokoić potrzebę, nie wiem, pokazania regulatorowi, że jesteśmy zgodni ze wszystkimi przepisami. W praktyce natomiast okazało się, że stan bezpieczeństwa Twittera jest tak słaby, że trzeba by było wpakować kupę pieniędzy zapewne. I jeszcze więcej pracy w to, aby doprowadzić to wszystko do stanu, w którym Twitter mógłby sobie śmiało i bez stresu funkcjonować. Ale co było problemem? No problemem było to, że zignorowano bezpieczeństwo, olano wszystkie wytyczne i niewątpliwie doprowadzono do tego, że osoba, która była odpowiedzialna za przygotowanie tej diagnozy, się trochę sfrustrowała i ten raport po prostu upubliczniła. W efekcie, w efekcie tak naprawdę mamy sytuację, że po osoba, która ma dbać o bezpieczeństwo, z różnych względów, ale tak naprawdę obniżyła bezpieczeństwo platformy, bo opublikowała informacje wewnętrzne. Warto o tym pamiętać i no, niezależnie od naszej oceny, z tym raportem się po prostu zapoznać. Co tam się działo? Legacy ASA Lifestyle. Jeśli mamy pół miliona serwerów i około połowa tych serwerów jest nieaktualna, jak to wytłumaczyć? Nie da się tego wytłumaczyć w sposób łatwy, prosty. To legacy bez dwóch zdań tam jest. I to legacy widocznie nikomu nie przeszkadza, bo z racji tego, że te serwery i wykorzystywane usługi, oprogramowanie były nieaktualne, ucierpiało na przykład szyfrowanie danych. Dane nie były szyfrowane. E, właśnie ze względu na chociażby to, że korzystano z przeterminowanych, już niewspieranych wersji oprogramowania. Te wersje, skoro nie były aktualizowane, były też podatne na różnego rodzaju ataki. No, oczywiście można powiedzieć, kurczę, kto będzie 250 tysięcy serwerów hackował, nie? Ale co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę nikt nie dba o proces aktualizacji oprogramowania, o to, żeby to wszystko było ze sobą jakoś pospinane. No jeśli nie jest to aktualizowane na przykład właśnie, ze względu na tą kompatybilność wsteczną, mamy problem. Mamy problem dlatego, że to pokazuje, iż sama architektura prawdopodobnie Twittera odbiega od współczesnych standardów i wymagałaby ona sporej przebudowy, aby na przykład skupić się na ułatwieniu skalowania albo na redundancji. Całego serwisu. No właśnie. Przechodząc do redundancji. Na Twitterze, tak jak też w niektórych projektach wcześniejszych, a w sumie zapewne w tych dwóch wcześniejszych projektach, o których wspomniałem, nie istnieje coś takiego jak Disaster Recovery. W skrócie, jeśli padnie, to padnie. Trochę jak o, w ROKI, nie wiem czy pamiętacie. Teraz jestem mem z, z Dolphem Landgrenem. I if he dies, he dies, tak? Bardzo prosta sprawa. Jeśli Twitter padnie, padnie kilka kluczowych serwisów, kaskadowo poleci reszta i absolutnie nikt nie będzie wiedział, jak to ponownie postawić, jak to ponownie uruchomić. Co oznacza, że. Jeśli ktoś upiera na przykład swój marketing o Twittera albo funkcjonowanie działalności gospodarczej, to najzwyczajniej w świecie może mu to zniknąć w pewnym momencie. Nasza aktywność na Twitterze też może zniknąć. I to nie dlatego, że dostaniemy bana, ale dlatego, że platforma po prostu się wyrźnie. To samo działo się w, tym, w wypadku tych aplikacji opisywanych wcześniej. W sytuacji, kiedy nikt nie wie, jak coś działa, nikt nie wie, jak. Uruchomić ponownie nasze usługi, nasz system po craszu poważnym, albo na przykład po oberwaniu ransomware, to mamy spory problem, bo uczenie się tego w momencie, kiedy tak naprawdę musimy sobie już poradzić z tym crashem i z tymi wszystkimi problemami, które on generuje, jest bardzo kosztowne i niestety długotrwałe. A to dodatkowo. Zwiększa koszty. No właśnie. I co się jeszcze pojawia? Patrząc na to, co się dzieje z Twitterem, ale też patrząc na różnego rodzaju inne projekty, które w sposób bardzo luźny podchodzą do bezpieczeństwa. Musimy zapamiętać jedno. Można naradzić się na różnego rodzaju straty wizerunkowe. Można narazić się na różnego rodzaju utratę zaufania użytkowników, odpływ ludzi do innej platformy, utratę powiedzmy, że dochodów z reklam chociażby, ale też jest kolejne spore ryzyko, które tak naprawdę bardzo łatwo może się zmaterializować. Jeśli nasze zaniedbania w projektach albo intencjonalne olewanie zasad bezpieczeństwa Bezpośrednio wpływa na to, że nieprzestrzegane są jakieś regulacje. Właściciel tego serwisu, właściciel tego projektu, a tej firmy, której świadczy mu usługi, dla której świadczymy usługi, może mieć znacznie większe problemy i znacznie szybciej niż w Dlaczego? Dlatego, że chociażby, jeśli będzie zbyt duże ryzyko na, związane z wyciekiem danych, może mieć zakaz zakres w zakresie funkcjonowania, wykorzystania jakiejś kluczowej usługi. Do momentu, aż tego nie poprawi, co oznaczać może po prostu zwinięcie się danego biznesu. W wypadku Twittera, no cóż, nie bez powodu pojawiają się różnego rodzaju komisje, które badają, na ile te zaniedbania naruszały obowiązujące w Stanach przepisy prawa. Dlaczego? Dlatego, że Twitter nie martwił się o na przykład coś takiego jak screening pracowników, są potwierdzone. Tak naprawdę ślady na to, że zatrudniano tam funkcjonariuszy służb specjalnych z państw, które nie do końca uważane są za przyjazne, i ci ludzie korzystali z dostępu do Twittera i do różnego rodzaju uprawnień administratorskich, właśnie po to, żeby chociażby na przykład wyłapywać, śledzić i gnębić jakieś mniejszości. Więc to jest już poważny problem, z którym trzeba sobie poradzić. I które tak naprawdę no, może wpłynąć bardzo mocno na stabilność tej platformy z przyszłości. Przede wszystkim na jej cele biznesowe, tak? No właśnie. Ale teraz, e, kilka wskazówek: co zrobić? Jak żyć? Co robić? E, jak poradzić sobie z tymi problemami? I co, co dalej? Co, jak wychodzić z kłopotów, żeby, żeby te kłopoty i te wyzwania, zagrożenia nie zmaterializowały się i pozwoliły nam realizować swoje cele biznesowe. To jest metafora, przenośna. Wszelkie nawiązania są przydatkowe, chodzi jedynie o zobrazowanie pewnego zjawiska, więc tutaj, jeśli ktoś by się poczuł urażony, to myślę, że jest zbyt wrażliwy. Ale kto wie. No właśnie. Nasze projekty. Projekty w IT są piękne, wspaniałe, nasycone high-techem, AI, machine learning, yy, różne cudawianki, rozwiązania hardurowe, Bluetooth, Wi-Fi, czego byśmy sobie tam do tego projektu nie wsadzili. I tutaj zobrazowanie tego projektu jest właśnie taka pigułeczka. Ta pigułka w założeniu, trzymana przez bohatera tego zdjęcia, służy do tego, aby w sposób przyjemniejszy i możliwie bezobsługowy przeprowadzać diagnostykę naszych wnętrzności. I o czym musimy pamiętać, tworząc taki wspaniały produkt, który przez te nasze wnętrzności będzie przychodził i ostatecznie znajdzie się, wiadomo gdzie. Żeby ten produkt po całym procesie wyglądał w sposób piękny i wspaniały i służył swoim zadaniom, musimy pamiętać o tym, że musimy zdefiniować środowisko bezpieczeństwa, w jakim będziemy funkcjonować. O... To może się wydawać na początku przynajmniej overkillem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mówimy o różnego rodzaju, nie wiem, sklepach internetowych, małych projektach, które są dość standardowe, możemy mieć wrażenie, że ale po co rozmawiać o środowisku bezpieczeństwa, tak? Mamy przecież standardowe rozwiązania, serwujemy je każdemu klientowi i wszyscy są do, zadowoleni. W praktyce jednak już sam fakt tego, że sklep może działać na innym rynku niż polski albo sprzedawać inny rodzaj asortymentu, może generować zupełnie inne jakościowe wyzwania. Więc podstawowa kwestia, którą zawsze musimy zrobić, szczególnie jak zaczynamy nowy projekt, to analiza ryzyka i oszacowanie tego ryzyka, na ile może on wystąpić, a na ile nie. Jeśli tego nie zrobimy, tak naprawdę jesteśmy już w plecy o to wszystko, co mogliśmy przewidzieć, a tego nie zrobiliśmy. Co więcej, bez analizy ryzyka nie jesteśmy w stanie zdefiniować tego, jak to bezpieczeństwo powinno wyglądać. Nie jesteśmy w stanie postawić, zdefiniować wymagań związanych z bezpieczeństwem, bo po prostu nie wiemy, przed czym się zabezpieczamy. A bez zdefiniowanych wymagań, celujących w, bezpie w bezpieczeństwo, nie będziemy w stanie tego oprogramowania przygotować i napisać tak, aby ono te wymagania spełniało. Z perspektywy dewelopera sprawa jest banalnie prosta, tak? Przychodzi do nas klient, prosi o przygotowanie jakiegoś oprogramowania, i otrzymujemy to wszystko rozbite na taski. Jeśli w tych taskach w każdej funkcjonalności, którą wdrażamy, nie będą zawarte elementy związane z podnoszeniem bezpieczeństwa, na przykład wieloskładnikowe uwierzytelnienie, to my tego wieloskładnikowego uwierzytelnienia po prostu nie wdrożymy, albo będziemy je wdrażać na sam koniec, na szybko, bez wbudowania go w całą aplikację. I dotyczy to nie tylko na przykład pracy deweloperów, jeśli chodzi o backend, end front-end, ale chociażby obejmuje to również pracę produkt designerów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zapomnimy o wieloskładnikowym uwierzytelnieniu, to prawdopodobnie nie będzie go w designach aplikacji, nie będzie go w flow obrazującym przepływ danych i poszczególne ekrany w aplikacji. Jeśli tam się to nie znajdzie, jeśli nie zostanie to wszystko wbudowane w logikę aplikacji to wieloskładnikowego uwierzytelnienia po prostu na tym etapie nie będzie. A jeśli go nie będzie na tym etapie, to prawdopodobnie nie będzie go w taskach, które rozbijamy dla deweloperów developer, i na frontendzie, i na backendzie. Natomiast jeśli będziemy chcieli to wszystko wdrożyć już na sam koniec, bo ktoś sobie o tym przypomni, w zależności od tego, na ile modułowa jest ta aplikacja, ale może się okazać, że wdrożenie takiego bonału, czegoś, co jest już w standardzie praktycznie wszędzie, czyli wieloskładnikowego uwierzytelnienia, będzie trudne, kosztowne. W momencie, kiedy byśmy pomyśleli o tym na początku, kosztowałoby to po prostu kilka linijek pracy e, lub jeden, dwa dni więcej w podziale na wszystkie osoby, które są w zespole. Natomiast w wypadku, gdy myślimy o tym na sam koniec, pojawia się problem. No właśnie, więc Najpierw szacujemy ryzyko, definiujemy wymagania związane z bezpieczeństwem i coś, co moim zdaniem rozwiązuje bardzo, bardzo dużą część wyzwań z tym związanych. Czyli staramy się tam, gdzie się da, dorzucić osoby skoncentrowane na właśnie zapewnianiu bezpieczeństwa. Tak jak zapewnianie jakości, tak samo z zapewnianiem bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że im wcześniej, im bardziej powiedzmy pójdziemy zgodnie z filozofią Shift Left, dołączymy do zespołu osoby, które no, jakby nie było, mają, mają swoje skrzywienie, czyli to są skrzywione na różnego rodzaju wyzwania i zagrożenia, które się mogą pojawić, tym większa jest szansa, że my te wyzwania dostrzeżemy. A później, później, tak naprawdę, sprawa jest bardzo prosta. Dlaczego? Dlatego, że mm, musimy pamiętać o jednej rzeczy: Wszelkiego rodzaju pentesty, audyty mm, bezpieczeństwa, to jest coś, co nie przekłada nam się w sposób bezpośredni na podniesienie bezpieczeństwa naszego projektu. To jest tak jak z testowaniem oprogramowania i zapewnianiem jakości, testerzy tylko znajdują błędy i podatności. Które znajdują się w oprogramowaniu, o nich nie naprawiają. My pokazujemy, jaki jest stan, czy to pentesterzy, czy testerzy, a tak naprawdę poziom bezpieczeństwa poprawiany jest dopiero po naprawieniu tych podatności, albo po prostu zaakceptowaniu ryzyka. I kolejna rzecz, dość istotna, jeśli chodzi o to zapewnianie bezpieczeństwa i podnoszenie bezpieczeństwa w projekcie. Musimy pamiętać o tym, że nasze projekty i nasza praca czemuś służą. W szerszym kontekście jest to, no właśnie, ułatwienie pracy naszym klientom, rozwiązanie jakichś problemów u klientów. I musimy mieć świadomość, że część sugerowanych przez nas rozwiązań, mimo że z naszej perspektywy wydają się świetne, z perspektywy klienta taka może nie być. Może to oznaczać, że części podatności, albo przynajmniej rzeczy, które uważamy za podatności, klient nie będzie chciał naprawić, bo uzna, że naprawa tego jest zbyt kosztowna, albo w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie danego rozwiązania, na, na użyteczność danej aplikacji. Co oznacza, że on po prostu zaakceptuje ryzyko i będzie prosił. Nie o wskazówki, jak coś usunąć, ale o wskazówki, jak sobie poradzić, na przykład z sytuacją, w której ktoś wykorzysta daną podatność. Jak można szybko załatać i naprawić to wszystko, albo jak można zapobiec dalszym wyciekom danych, żeby ta aplikacja po prostu działała w takim stanie, w jakim jest. I zamiast działać proaktywnie i zapobiegać, łatać podatności, możemy być zmuszeni do tego, aby podchodzić do tematu reaktywnie, czyli reagować na różnego rodzaju działania. Tu też zresztą znajduje bardzo dobre zastosowanie, i odzwierciedlenie w sytuacji, kiedy mamy wewnętrznie zapewniać bezpieczeństwo naszym firmom, chociażby. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często no, standardowa mantra bezpieczników, nie pracujcie na uprawnieniach administratora, ograniczajmy wszystko, najlepiej wszędzie MDM-y, nie odpolajmy skryptu z internetu i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest słuszne? Tak. W sensie to podnosi bezpieczeństwo, jasne, ale jednocześnie bardzo często zabija tempo i szybkość pracy wykonywanej przez deweloperów, co oznacza, że to ryzyko, że ktoś może odpalić złośliwy kod na komputerze, musimy zaakceptować, ale to naszą rolą jest znaleźć i zaproponować rozwiązania, które pozwolą nam przede wszystkim na szybką detekcję takich wydarzeń i jeszcze szybsze zareagowanie na zidentyfikowane zagrożenia. A co zrobić w przypadku, kiedy dostaniemy duży projekt z historią. Projekt legacy, który mamy po prostu poprawić, naprawić albo sprawić, żeby był bezpieczniejszy? Tutaj sprawa jest bardzo podobna. Musimy się zastanowić, co się dzieje w środku projektu, zobaczyć, jak on działa, gdzie są te wszelkiego rodzaju luki, które musimy, które musimy załatać. Musimy się zastanowić, na ile możliwe jest poprawienie wszystkiego, a na ile po prostu musimy to budować jakimiś. Rzeczami typu firewall, chociażby, aby zapewnić temu jako taki poziom bezpieczeństwa i dopiero pozwolić sobie później na pracę albo przebudowę, przypisanie całej aplikacji. Ok, dzięki serdeczne, i teraz, cóż, czas na pytania. Ja mam coś od siebie. Przede wszystkim bardzo zaciekawiło mnie to, w jaki sposób można zaangażować osoby zarządzające do tego, żeby rzeczywiście zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo i żeby nie wdrażać jakichś zmian dotyczących tego obszaru dopiero, jak jest jakiś fakap i się coś wywali, jest pożar, tylko robić to rzeczywiście zawczasu i robić to bezpieczeństwo od fundamentu. Czy masz jakiś tip, jak przekonać te osoby decyzyjne do tego? Pokazać, ile kosztują straty. Można wyliczyć, można pokazać, ile kosztują straty. Jeden pojedynczy rekord danych użytkownika, ile kosztuje przy wycieku, i później przeliczyć to przez liczbę użytkowników, których mamy. Więc pieniądze, pieniądze bardzo często przemawiają i warto się do tego odwoływać. Z drugiej strony, trzeba też pamiętać o jednym. Jeśli będziemy rozmawiali z osobami, które są nietechniczne, w sensie nasi klienci, właściciele biznesu, biznesownerzy, jakbyśmy to określili, no, jak zwał, tak zwało, osoby, które decydują, jak ten projekt ma wyglądać, one po coś przychodzą, na przykład do nas, po coś nas potrzebują, bo mają mniejsze kompetencje techniczne, my mamy się zająć od strony technicznej poukładaniem wszystkiego. I teraz musimy pamiętać o tym, że oni posługują się zupełnie innym językiem, i dla nich zagrożenia i ważkość tych zagrożeń leży w zupełnie innych obszarach. Więc musimy spróbować postawić się w ich miejscu, wejść w ich buty, zastanowić się, co będzie dla nich najważniejsze i spróbować wykorzystać te argumenty. Ja mam pewną świadomość, że no, no, jeśli ktoś jest introwertykiem który uwielbia po prostu siedzieć przed komputerem, klikać, robić swoje, najlepiej robić samodzielnie, a nie w zespole, może mieć z tym problem, ale w takim wypadku warto mieć osobę, która będzie takim pośrednikiem pomiędzy osobami przekazującymi te treści techniczne, a tym właśnie przedstawicielem biznesu, który tak naprawdę będzie poszukiwał sposobu na to, aby zminimalizować koszty. No, bo my jesteśmy kosztem w pewnym sensie. I nasza praca też jest kosztem. Więc musimy pokazać, że ryzyko poniesienia kosztów i stabilności pracy biznesu będzie jeszcze większe i będzie jeszcze bardziej kosztowne. Czyli uczyć, edukować i uświadamiać. Podsumowując. Tak, pracę u podstaw. A w międzyczasie pojawiło się pytanie na czacie, wrzucam Ci je na ekran, jeżeli możesz, to je przeczytaj i oczywiście odpowiedz. Okej, okay, Darek. Jaka jest świadomość wśród klientów, istnienia czegoś takiego jak OWASP4? O, to jest dobre pytanie. Świadomość istnienia wymagań ołaspowych i w ogóle tego, że OASP jako taka fundacja i lista podatności albo wskazówek jak zabezpieczać oprogramowanie istnieje, ale świadomość tego, co dokładnie siedzi w środku i czy klienci to rozumieją, z tym bywa różnie. Bardzo często jest tak, że klient przychodzi i mówi: Ja chcę mieć to zgodne z ołaspem. I wszystko fajnie, do momentu, kiedy nie porozmawiamy z klientem i nie okaże się, że tak naprawdę nasz zakres odpowiedzialności pokrywa tylko pewien zakres tych rzeczy, które się pojawiły, a cała reszta spoczywa na kliencie i nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, powiedzmy, spełnić wymagań, które nie leżą w naszych gestii, nie są w naszych kompetencjach. Więc to świadomością bywa różnie. No, sam fakt, że ludzie wiedzą, że istnieje coś takiego, że istnieje na przykład top ten podatności z OWASP-a rośnie i to jest fajne. Co za tym idzie, rośnie również kwestia świadomości tego, co to rzeczywiście oznacza, i zrozumienia tych wymagań i opisu tych podatności. Natomiast rzeczywiście czasem jest to pewnego rodzaju wyzwanie, żeby porozmawiać z klientem i wyjaśnić mu, że w zależności od tego, co, czego od nas oczekuje, my nie jesteśmy w stanie, my nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić, że wszystkie obszary zostaną odpowiednio pokryte i duża część pracy spoczywa również na nim.